W budynku przy ulicy Bankowej przez lata funkcjonowała szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi. Teraz przeprowadzi się tu powiatowy zespół szkół i placówek specjalnych w Bolesławcu. W tej szkole uczyć się będzie ponad setka dzieci. Budynek przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale wprowadzenie do niego dzieci, które wymagają specjalnej troski, wpłynęło na podjęcie decyzji o kompleksowej przebudowie, która zaspokoi wszelkie potrzeby niepełnosprawnych dzieci. Zarząd Powiatu Bolesławieckiego zdecydował o rozszerzeniu pierwotnego planu remontu i adaptacji, aby dzieciom i wychowankom zapewnić więcej komfortu. Sal lekcyjnych zaplanowano więcej, ale za to będą mniejsze. Niemal w każdej sali zamontowano umywalki. Na wszystkich piętrach są toalety wyposażone w urządzenia ułatwiające niepełnosprawnym swobodne z nich korzystanie. Osobne dla dziewcząt, chłopców i dzieci niesamodzielnych. Te wyposażono w kozetki do przebierania i prysznice. W budynku jest kuchnia, która serwować będzie posiłki w szkolnej stołówce. Rodzicom bardzo na tym zależało. Na każdej kondygnacji zaplanowano sale rewalidacyjno-wychowawcze. Swój gabinet będzie miała pielęgniarka. Jest sala gimnastyczna, pracownia informatyczna, dwie świetlice, sala doświadczeń świata, warsztaty przysposobienia do życia, w których dzieci będą uczyły się na przykład samodzielnie przygotowywać posiłki. Wewnątrz budynku zamontowane zostaną dwie windy. Wymiana wszystkich okien sprawi, że w szkole będzie cieplej, a wydajna wentylacja zapewni właściwą cyrkulację powietrza. Ostatnia kondygnacja również będzie wykorzystana na cele dydaktyczne. Tam w gabinetach zamontowano klimatyzatory. Przed budynkiem szkoły już gotowe boisko z bezpieczną nawierzchnią, plac zabaw, urządzenia gimnastyczne. Zarząd powiatu podjął decyzję o zakupie pierwszego wyposażenia. To na przykład nowe meble i pomoce dydaktyczne. Po remoncie budynek będzie spełniał restrykcyjne przepisy przeciwpożarowe. Rada Powiatu Bolesławieckiego zdecydowała o przeznaczeniu 500 tysięcy złotych na zakup mebli i innych sprzętów potrzebnych dzieciom do nauki. Koniec prac budowlanych i wyposażenia budynku planowany jest na wiosnę tego roku.